Dziś zapraszam Was na rozmowę z Markiem Pająkiem z zespołu Weiner. Wywiad z małym bonusem udało zrealizować się troszkę na wariackich papierach. Wszystko na szybko, miałem ze 4 minuty na rozłożenie sprzętu. Mam nadzieję, że pomimo pośpiechu udało nam się sprostać Waszym oczekiwaniom. Koniecznie poinformujcie nas o tym w komentarzu pod tym filmem. Będzie nam również bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę, żeby ten film poniósł się dalej. Koniecznie zostawcie też suba. Jak się okazuje, na ten moment 77,8% widzów to nie subskrybenci. To nie strona z filmami dla dorosłych, więc spokojnie można kliknąć. Chciałbym tutaj dobić do 20 tysięcy, żeby to jakoś wyglądało. Jeśli ten materiał Wam się spodoba i chcecie więcej takich właśnie materiałów wyjazdowych, no to zapraszam do wspierania kanału na portalu Patronite. Przypomnę jeszcze tylko, że właśnie trwa wielka promocja świąteczno-noworoczna minus 50% na wszystkie moje kursy gitarowe. Tak duża akcja dzieje się nie częściej niż raz w roku, więc myślę, że naprawdę warto skorzystać. A to naprawdę są mega obszerne materiały, no i jak sami kursanci mówią, nauki na lata. Nie będę Wam oczywiście robił tutaj już prezentacji, link macie w opisie poniżej i w przypiętym komentarzu, a tymczasem zapraszam Was już na rozmowę. Cześć, witam Was serdecznie. Jest ze mną taki pan z takiego oto zespołu. Nie wiem, czy tutaj widać. Marek Pająk oczywiście. Cześć, cześć Marek. Dzień dobry, Grabules. Dzień dobry. Jak idzie trasa? Zaczyna się dopiero chyba. Właśnie tutaj, tak naprawdę to jest pierwszy koncert, także dzisiaj troszeczkę na wariackich papierach. Przyjechaliśmy na szybko się rozkładamy. Nie mamy też tak naprawdę supportu dzisiaj, także gramy dzisiaj sami. Koncert będzie jakby składał się z dwóch części. Czyli będziemy mieli krótką przerwę na, wiesz, jak w teatrze. No proszę bardzo, proszę bardzo. I na balkonie będą, wiesz, te panie siedziały z tymi lodnetkami. Czas na poncz, czas na, wiesz, na drinka, chociaż nie jesteśmy w domu kultury, także tutaj raczej no to czyli kulturalnie będzie. Tak, będzie bardzo kulturalnie. Bardzo kulturalnie. Ale chyba wróciliście z różnych wojaży, mieliście to wojaże tak, mieliśmy, po Ameryce Południowej, tak, dobrze tak, mówię? Mieliśmy właśnie tutaj, nawet trzymam kostkę z tej trasy. Mieliśmy taką trasę dosyć fajną, chociaż bardzo wyczerpującą, z tego względu, że graliśmy 11 miast, a w międzyczasie zrobiliśmy 19 lotów, żeby te wszystkie kraje obskoczyć. No oprócz takich miejsc, w których już byliśmy wcześniej, czyli Brazylia i Argentyna, czy Boliwia, mieliśmy teraz okazję pojechać do Gwatemali, byliśmy w Salwadorze, w Kostaryce, także w dużo fajnych miejsc. Świetne koncerty, świetna publika, no bo wiadomo, że Ameryka Południowa to jest przede wszystkim gorące serca. Oni tam, że tak powiem, oprócz klimatu, to naprawdę potrafią pokazać, na co ich stać pod sceną, także naprawdę świetne koncerty, ale no niewątpliwie dały nam mega w kość, to, bo praktycznie no zero snu, no, cały czas lotniska, wiesz, to jest straszna rzecz. Cały czas. Nawet może nie tyle co jetlag, bo te przesunięcia były czasowe niewielkie, ale wiesz, mieliśmy czasami po dwa loty w ciągu dnia przed koncertem, a koncert był codziennie praktycznie. Na jeden koncert niestety nie udało nam się zdążyć. Miał być to koncert w Hondurasie. Mhm. No, bardzo duże zawirowanie, bo się okazało, że musieliśmy lecieć przez Stany. Wchodzisz do Stanów, nie ma lekko, musisz przejść przez wszystkie kontrole. I tam oczywiście skończyło się tak, że customersi zawalili totalnie sprawę i nie zdążyliśmy na samolot. Także tutaj był taki jeden ząg. Natomiast cała reszta koncertów bardzo udana, świetna publika. No, piękna rzecz. Czy dla nich to jest, w sensie dla tych słuchaczy z tamtych krajów, to jest trochę tak, że jest to pewnego rodzaju egzotyka, bo... Tak, tak, i dla nich, i dla nas jest to egzotyka, tak? My przyjeżdżamy do kraju egzotycznego, ale też jako ludzie jesteśmy troszeczkę egzotycznym zespołem. Wiadomo, że jest tam bardzo dużo fanów muzyki metalowej, ale też wydaje mi się, że niewiele jeszcze zespołów sięga do niektórych miejsc, tak? W Boliwii myśmy graliśmy, wiem, że tam chyba jeszcze, że też są koncerty, natomiast w niektórych miastach, jak graliśmy w takim miejscu, się nazywa Kocia Jamba? Kocia Bamba? Kocia Mamba! Kocia Mamba! Kocia Mamba! Jest takie miejsce, na co mówię, Cocha Mamba, no nie? Okay. Więc wiesz, ja w życiu nie wiedziałem, że jest w ogóle takie miejsce na ziemi, a tym bardziej nigdy nie wiedziałem, że tam do takiego miejsca w ogóle zajedziemy z muzyką metalową, no nie? także niesamowicie. Było wiele osób z innych też krajów przyjeżdżało, także no, w Chile byliśmy też, chociaż w Chile jest takim dosyć fajnym krajem. Tam w Santiago de Chile już graliśmy kilka razy i ten kraj już jest troszeczkę, ma dużo wyższy level, jeśli chodzi o ekonomię, bo to dużo, wiesz,
nie jest lekko grać w Ameryce Południowej, z tego względu, że wiele krajów jest dosyć biednych. Tak, kiedyś mieliśmy możliwość zagrania w Wenezueli, teraz już niestety nie ma takiej możliwości, bo tam no, raz, że wojna była, później, wiesz, no bardzo ciężko tam jest. Tam inflacja chyba coś takiego. Tak, tam wszystko wyrunęło na łeb, na szyję, no nie? Więc to nie jest to w ogóle market, żeby w ogóle pojechać do takiego kraju. Ale są inne miejsca, które wciąż funkcjonują, wciąż czekają na zespoły takie jak nasz. Super. Chile, czyli to było chyba to oryginalne, to jest kraj pochodzenia Toma Araya ze Slayera, więc chyba. Tak, oczywiście, właśnie chciałem powiedzieć, że właśnie w Santiago de Chile zagraliśmy oczywiście Slayera. Okej. Tak. Także piękna rzecz. Wiem, że chyba tam perkusista z Morbid Angel też chyba jest z Salwadoru, tak na przykład, tak? No nie? Tak. Pete Sandoval chyba jest Salwador, albo gdzieś jakieś takie też kraje. No dużo zresztą muzyków metalowych w Stanach pochodzi generalnie z Ameryki Południowej, no nie, ma gdzieś tam korzenie. Także tutaj mieliśmy taki fajny akcent. No. Ile to już lat w Vaderze u ciebie? 13. Szczęśliwe 13 lat. Ale nie masz czegoś takiego raczej, że gotowe partie odgrywamy w 100%, tylko jesteś też jakby współautorem materiału i tak chyba to wyglądało, wiesz, nie? Wiesz, sporo tych numerów już się nagromadziło, które są mojego autorstwa w karierze zespołu Vader. Także też jest fajnie zgrać swoje rzeczy. Chociaż niewątpliwie ja lubię bardzo, wiesz, stare nagrania, wiesz, z czasów właśnie De Profundis czy Ultimate. Natomiast akurat dzisiaj taka będzie możliwość, bo to jest okazja, 40-lecie funkcjonowania zespołu, więc będziemy mieli całą przekrojówkę od początku aż właściwie do ostatniej płyty. Także no, dlatego gramy praktycznie prawie że 2 godziny i stąd też jest ta przerwa między, żeby wiesz, chociaż złapać troszeczkę oddechu. No jak dołączyłeś do Vadera, to wkleiłeś się stylistycznie jakoś, czy to było na początku widać, że jakby te partie są twoje, a te partie są nie twoje? To nie jest tak, że się wkleiłem, bo wiesz, żeby wkleić się to jest tak jakby wypełnić jakąś po prostu, nie wiem, przestrzeń wolną, natomiast ja wszedłem troszeczkę z innym klimatem też jakby i to było też dla mnie największym wyzwaniem i ryzykiem, bo nie byłem pewny, czy to w ogóle zostanie zaakceptowane i jak to w ogóle się potoczy w nagraniach, tak, no bo jakby moja część solowa jest dużo bardziej melodyjna niż wcześniejsze, podejrzewam, wcześniejsze dokonania, jeśli chodzi o partie solowe, wiesz, w zespole Vader, bo tam jednak dużo było takich troszeczkę właśnie i wajch, i jak to się mówi, solówek z chaosu, tak jak Master of Chaos, czyli Trey Azogod z Morbid Angel. Natomiast tutaj ja wypełniłem taką część lukę, bym powiedział może melodyczną. Natomiast w tych solówkach też jest dużo heavy, no nie? Wcześniej tego chyba mi się wydaje, że nie było w zespole. Ja też z takim imidżem trochę wjechałem i myślałem, żeby to zmienić, żeby tego nie wprowadzać, ale się okazało, że jednak jakoś to akurat Peter przypomniał, znaczy pewnie myślę, że cały czas miał to gdzieś w sercu, stare czasy Judas Priest i tak dalej, jednak zobaczył. No, klasyka. Że może warto do tego tematu wrócić i w sumie od pierwszych płyt, które żeśmy wspólnie robili, ten image w jakiś sposób zaczął się tam tak by troszeczkę właśnie kierować w stronę bardziej takich, wiesz, spraw właśnie ćwieki, skórzane spodnie, czy właśnie coś. Właśnie widzę, wiesz, i tak dalej. Jest. Trochę mniej takiej wojskowości, a więcej takiego takiej klasyki, no nie? No i też jakby w moim graniu jest dużo takiej klasyki, tak? Nie tylko muzyki klasycznej, bo też to kocham, ale takiej bardziej klasyki rockowo-heavy metalowej. I w jakiś sposób wydaje mi się, że w tym pierwszym materiale udało mi się to przemycić do zespołu i zostało to świetnie przyjęte, także wydaje mi się, że to był dobry moment. Jesteś jednym z tych muzyków, z tego co wiem, którzy utrzymują się wyłącznie z muzyki, prawda? Lekcje, granie koncertów. Jak to wygląda przy tego rodzaju stylistyce? Czy po prostu daje się radę? Jak to znaczy, wygląda? Powiem ci tak, generalnie wiesz, ja zawsze chciałem postawić na jedną kartę i do tego dążyłem, tak? Każdy mój krok
w mojej karierze, który, że tak powiem, wykonywałem, był zawsze, że tak powiem, z celem, tak? Gdzieś był cel daleko, do którego próbowałem dobiec i moim marzeniem jakby było utrzymywanie się z muzyki. Niezależnie, czy to będzie granie muzyki, czy będzie obcowanie z muzyką w jakiś sposób. No bo wiesz, ja też zacząłem jakby pracę, wiesz, najpierw gdzieś tam w jakichś salonach muzycznych, co drugi gitarzysta gdzieś pracował w salonie muzycznym, tak? Bo chciałby być bliżej instrumentów i tak dalej. Tego nienawidziłem. Kurde. Jak ja sobie pomyślę, że jak przyjechała dostawa i miałem nastroić 100 gitar, to ja miałem dość. Mi się nie chciało grać. Widziałem, że to nie jest ten kierunek. Nie, ja chcę grać. Ja nie chcę stroić instrumenty, ja chcę grać. No i tak jakby kierowałem całą tą swoją, że tak powiem, siłę w tym kierunku. Generalnie nauczanie pojawiło się jako pierwsze, bo jakby przeniosłem się do Wrocławia i tutaj szukałem, że tak powiem, jakiejś szkółce pracowałeś, nie? Tak, kiedyś zacząłem współpracować ze szkołą niegdyś bardzo popularną, Rock and Heavy Metal Graj. Była szkoła Pawła Kameckiego we Wrocławiu. Właśnie, tak, tak. Był taki moment, że miało naprawdę bardzo fajne loty. Wielu z takich znanych gitarzystów przyjeżdżało, wiesz, na różne pokazy i tak dalej, związane z tą szkołą. Ale później poszedłem swoją drogą, po prostu odpaliłem swoją klasę gitarową, Spider Class. I to był bardzo ważny też jakby czynnik wiążący kwestię tej przyszłości, jeśli chodzi o spełnienie finansowe też. Ale wiadomo, że pierwsze lata z Vaderem jakby były kluczowe, że no musiałem zrezygnować z normalnej roboty. Mhm. Bardzo przepraszam, ale potencjalne oszustwo. Żeby nie było. Generalnie właśnie wejście do zespołu Vader to był ten moment. Tak? Czyli to był dopiero wtedy moment. Tak, to był taki, gdzie na 100% tak, weszło. Bo ja pracowałem zespoły wcześniej. Ja miałem jeszcze, wcześniej nie? zespoły. Ale to się nie udało. Wtedy. Znaczy wiesz, myśmy nagrali 6 albumów z zespołem Squarial. Wszystko się udało, tylko że po prostu nie było z tego pieniędzy. O to mi chodziło, bo mówimy o rzeczach życia z muzyki. Była satysfakcja, było hobby, była pasja, ale nie było po prostu żadnych z tego pieniędzy, więc trzeba było normalnie chodzić do roboty. Więc ja w pewnym momencie pracowałem na 2 etaty, bo już uczyłem w szkole, a oprócz tego normalnie pracowałem gdzieś tam właśnie w tym salonie muzycznym i tak dalej. Także ja przychodziłem o 21:00, zresztą teraz dalej pracuję bardzo późno, ale przyszedł taki moment, że po prostu postawiłem na jedną kartę, powiedziałem okej, wchodzę, rzucam wszystko, zaczynamy trasy, no bo wiesz, 300 koncertów w roku, może nie, przepraszam, zagrać 100 koncertów w roku, nie ma możliwości, żeby pracować gdziekolwiek, nikt ci nie na tyle urlopu, no nie? A nawet w tym roku, po pandemii, w tym roku zagraliśmy, ktoś chyba nam Michał to policzył, że ponad 100 koncertów w tym roku rypsło. Więc wiesz, więc no nie ma takiej opcji, żeby w ogóle gdziekolwiek pracować i w sumie, wiesz, był taki moment dosyć trudny, bo była pandemia i wtedy wszystko runęło. No tak. Nie mieliśmy żadnych sztuk, mieliśmy totalną pustkę, ale wtedy też moja szkoła dosyć mocno wystartowała, bo wszyscy w domach siedzieli. No tak. Więc co, jak się siedzimy w domu, no to gramy na gitarze, no nie? Więc bardzo dużo zajęć online odpaliło, więc szkoła, w pewnym sensie na tej pandemii troszeczkę skorzystałem, jeśli chodzi o szkołę. Tak? Ja też tam zrobiłem jakieś online'owo. Tak, więc wiesz, jak to jest. No, dużo rzeczy takich, wiesz, zresztą w ogóle online się pojawił w takim, bym powiedział, oficjalnym wydaniu, bo wcześniej, wiesz, ja tam robiłem jakieś też zajęcia online, ale to wszystko takie funkcjonowało. Ludzie nie wierzyli w to, że można cokolwiek zrobić online, a tym bardziej nauczać. A można. Jedna rzecz, no, przecież normalna zająć. Szkoła funkcjonowała przecież online, nawet WF, mój syn miał WF online, tak? Kładł telefon, spał, normalnie. I drabinki sobie montował przy ścianie. No, dokładnie. Więc reasumując, tak naprawdę, wiesz, można się z tego utrzymać, ale na pewno jest to dużo pracy. To wymaga wiele poświęceń. To nie jest tak, że wiesz, że jest fajnie, że jeździmy Maybachami i że jest super, no nie? Musimy ciężko pracować na to, żeby zarobić na chleb. I ja wciąż prowadzę dalej szkołę, bo wiem, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Jasne. Tak wygląda show biznes po polsku trochę. A teraz można sobie wyobrazić, nie wiem, wyobrażasz sobie prawnika, który na przykład po godzinach, żeby mu się skleiło, zostaje hydraulikiem. Albo jest po szkole, po technikum elektrycznym to jest kosmos. I skręca gniazdka, no nie? To jest kosmiczna rzecz. No, no wstyd, no, ale tak niestety wygląda. No to nie? takie życie, ale masz fajną gitarę i takiej marki, która gdzieś tam w mojej historii się dosyć mocno w moim serduszku się zapisała. No. Wiesz co ci powiem, to jest generalnie ten kształt, to był pierwszy profesjonalny kształt, jaki miałem w ogóle w życiu. RR5?
Znaczy RR w ogóle, kształt RR, tak, to była gitara marki Majonez, nie Majonez, tylko to był Mansfeld. Mój kolega, mój poprzednik z pierwszego zespołu poszedł do wojska i ja go zastąpiłem i dostałem tą gitarę w spadku. O. Tak, tak, wstawiłem wtedy we Floyd Rose'a i też zakochałem się wtedy w tym kształcie. No i tam mijały lata i tak dalej, miałem styczność oczywiście z firmą Jackson, ponieważ udało mi się nawiązać współpracę, ale wtedy przez ostatnie lata graliśmy na Warriorach, bo to też moje ulubione kształty. No tak. Natomiast z Warriorem cię kojarzę najbardziej. Tak, tak. Natomiast ostatnio zacząłem poszukiwać troszeczkę lżejszych instrumentów. A to Warrior cięższy jest od tego? O, w cholerę, no bo tu masz dużo więcej deski, a to jest naprawdę lekki, to jest Jackson z 2007-2008 rok, to jest japońska produkcja. Czyli co to jest za model dokładnie? To jest RR24. To jest bardzo zbliżone do tego, co ja miałem. Pewnie tak, pewnie RR5 tak. No jedyna miałem. Różnica jest taka, że tu był Floyd. Normalnie jeden pick-up i ja tutaj mam dodatkowo singla. O, dobrze. Także wiesz, no czyli czasami... użyteczny sprzęt. Użyteczny, tak, tak, tak. Lubię ostatnio grać na singlach, bo udało mi się zakupić gitarę marki Fender i odkryłem brzmienie w singlach, więc dlatego mam singla. Proszę bardzo, mogę zobaczyć ten... Bardzo proszę, bardzo proszę. Stare czasy, dawne tak, lata. Tak, to jest bardzo stare Kurde. Czasy, to są wiesz, stare, nie japońskie, wiem, jakby... stare japońskie gitary. Nie, mówię, bo ta RR5 dawno nie grałem na niej, sprzedałem ten instrument. No też, RR5, fajna rzecz. Fajna rzecz, klasyka. Dobra, okay. Także wiesz, także to jest bardzo fajny instrument, mam taki czarny i mam też wersję białą. Bo wyszły trzy kolory z tego, co pamiętam w tamtym roczniku, więc tu jest czarna, biała i jeszcze była chyba złota czy coś takiego, no nie? Ale jest lżejsza, potrzebuję lżejszym, bo miałem niedawno kontuzję i muszę trochę zadbać o bark. Jasne, dobrze. Mam nadzieję, że wybaczycie, że jest w takim pośpiechu. Chyba to widać, że... Speed metal, słuchajcie. Jest speed metal, oczywiście. Same szesnastki w tempie 358. Oj, jeszcze w tych stolach. Dokładnie. To by już było, wiesz, w jednym miejscu, nie byłoby widać ruchu ręki. To już mielenie kostek, kurde, na wiesz, na czas. Dokładnie, na Gilbert wiertarką. Tak jest. Dobra, dzięki ci, że zgodziłeś się odpowiedzieć na parę pytań. Mam nadzieję, że mimo wszystko jesteście zadowoleni. Trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie. I zapraszamy bijcie na koncerty. Łapę. Cześć. A teraz, moi państwo, bonus. Na Suchelcu Marek pokaże, jak się gra Wings. A zagrasz powoli ten riff, ten pierwszy? Tylko to jest drugi ślad. Ten wyższy... ta wyższa partia. Tak. A ta Peter chyba gra w ten sposób. Tak, no bo są małe koncerty, więc nie mamy pełnej produkcji, nie jeździmy z przyczepą, nie jeździmy tam z jakimś autobusem, więc mamy taki trochę mniejszy setup, no po dwie gitary to wiadomo, jakiś tam minimum, no i to jest taki mały warsztat, który jest dla... Czy jakieś tak, szybkie strojenie, wiesz, jakieś tam, wiesz, serwisy, no, wymiana stron, wiesz, malowanie, ściany i tak dalej. A no fajnie, ścianę tutaj czarno widać, elegancko zrobione, a tutaj gitarki? Pitera, to są Pitera, to wiesz, run jest... Kamecki, no są dwa moje Jacksony i tutaj Tomasza dwa basy. No tak wiesz, szybki, że tak powiem. A ten Kamecki to jest nie twój Pitera, tak? Nie, to jest Kamecki Pitera i Run, stary Pitera, nie?